malować i uczesać, ale etap bez makijażu i jego makijażu to są często dwie zupełnie różne osoby. Mamy większe możliwości zmieniania fryzury, stroju. Możemy wpływać na to, w jaki sposób będziemy postrzegane. Z drugiej strony kobiety mają w sobie ogromną siłę walki, mają w sobie ogromną siłę dążenia do celu, tylko nie zawsze to one są celem. Nie zawsze to siebie stawiamy w centrum zainteresowania. Myślę, że tego typu akcje są szalenie ważne dla kobiet, po to, aby pokazać im, w jak łatwy sposób mogą zadbać o siebie, w jaki sposób mogą się zmienić, ale też są ważne pod takim względem, żeby zainspirować kobiety do tego, aby one same zadbały o siebie, aby przeszło im przez myśl, że może one również powinny zadbać o swoją kondycję, o swoje zdrowie, o swój wygląd zewnętrzny, bo on przekłada się potem na nasze codzienne samopoczucie, na relacje, jakie utrzymujemy z bliskimi. A takie metamorfozy z jednej strony są takim uosobieniem współczesnym bajek, które doskonale znamy, kiedy kobieta zmieniała się w królewnę, kiedy kopciuszek zmieniał się w królową. I dzisiaj pokazują, że kobieta też może się w ten sposób zmienić. W ten sposób kobiety dają wsparcie innym kobietom i inspirują do tego kolejne. Więc myślę, że zwłaszcza w mniejszych miejscowościach ważne jest, aby podejmować tego typu akcje i tego typu inicjatywy. Poszukujemy w swoim życiu pięknych ludzi. Tych ludzi nazywamy przyjaciółmi. Często nasze działania są determinowane pewnymi pięknymi ideami, wartościami. I proszę Państwa, tutaj w Turku są ludzie, to są nasi partnerzy. To są ludzie, którzy przyłączyli do naszej akcji, która kieruje się trzema wartościami. Pierwsza wartość naszej akcji to jest chęć pomagania innym. I wszyscy wspólnie, nasi partnerzy, podjęli działanie po to, żeby zmienić życie jednej wybranej kandydatki na piękniejsze. Druga wartość to zaufanie. Partnerzy zaufali nam, że tą akcję zorganizujemy, przeprowadzimy zgodnie z tym, co obiecywaliśmy. My również partnerom zaufaliśmy, że zrobią wszystko, żeby pomóc Pauline zmienić jej życie. Kolejną, trzecią wartością jest współpraca. Ta współpraca to jest działanie w zasadzie, o którym możemy mówić w dwóch aspektach. To, że wszyscy się zaangażowaliśmy w zmianę życia naszej Pauliny, która dzisiaj wystąpi, ale również w takim charakterze biznesowym, w ujęciu, w aspekcie biznesowym. Bo tutaj lokalne firmy, nasi partnerzy podjęli działania polegające na tym, że wzajemnie polecamy swoje towary i usługi. Ja na co dzień również wspieram kobiety trochę bardziej społecznie, poza działalnością biznesową w ramach programu Era Nowych Kobiet z Joanną Przetakiewicz. Widzimy, jak ważny i jak potrzebny jest proces wspierania kobiet w różnych aspektach. Przede wszystkim to, żeby kobiety się spotykały, żeby miały ze sobą kontakt, żeby dawały sobie wzajemne wsparcie, żeby umiały dzielić się problemami i zobaczyły, że każda z nas ma te problemy i że one są bardzo podobne, że nie jesteśmy w tym odosobnione. Ale istotne jest również takie wsparcie właśnie w zakresie tego dbania o siebie i stawiania siebie w centrum wydarzeń, więc tym bardziej bliska jest mi cała ta akcja. Jestem pod wielkim wrażeniem Twojej przemiany.
zmiana jest tak niesamowita, że aż trudno powiedzieć słowami. Dziękujemy bardzo, że zechciałaś być z nami, że tak świetnie współpracowałaś tutaj z partnerami. Dziękujemy Ci pięknie. Wyglądasz prześlicznie. Chciałam bardzo podziękować wszystkim partnerom, że pozwolili mi dopuścić, nie dopuścić, żeby mogła być w takim stanie, jakim jestem, zrzucić to 10 kilo, zmienić swoje życie, podziękować rodzicom, przyjaciółkom, wszystkim.